Naukowcy mają obsesję wręcz, ale słuszną obsesję na punkcie uzasadnienia. Dopóki jakieś zdanie nie jest uzasadnione, jest ono de facto bezwartościowe. Stąd na przykład naukowcy tak nie znoszą argumentu z autorytetu. A przynajmniej porządni naukowcy powinni tego argumentu nie znosić. Co to bowiem oznacza? Ktoś szanowany, szanowana stara pani profesor, noblistka mówi, że to i to jest prawdą, ale nie uzasadnia tego w jakikolwiek sposób. Nieinteresujące dla naukowca. Najważniejsze tak naprawdę jest uzasadnienie, bo dzięki uzasadnieniu wiemy, czemu wiemy.